Pamiętam, jak przed 2 laty przypłynęliśmy tutaj amfibią, żeby pana zabrać, woda przybierała i nie chciał pan wyjść i opuścić domu. Proszę pana, miałem inwentarz, wszystko w mieszkaniu, świnie, drób. No i musiałem to ulokować i pilnować. Co mogłem, to wynosiłem, pozostało mi tylko maciora i knur, których rady już nie mogłem dać, ale i to jeszcze uratowałem. Także nic mi nie zostało, tylko niewidomy kot mi się utopił. No ale to już to jako na ręce był. No i nie miałem w ogóle zamiaru opuszczać. A gdy opuściły, gdy już przymusowo żeście mnie wzięli, zrobiliście mnie opornistą, żeby pamiętam jeszcze, że opornistą, milicjant jakiś tam tego mnie zrobił opornistą, no i wsiadłem i pojechałem ze żoną. Żonę już transportowałem do samochodu, samochód zabrał, a ja z kolegą Rosiakiem... Za chwilę wrócił za pan chwilę znowu. Wróciłem i 13 sztuk bydła pomogłem mu tu wyratować. Załadowaliśmy już na inną amfibię, no i już byłem wykończony, już więcej ratować nie mogłem. Ponad godzinę w wodzie chodziłem, a bardzo mi dziwno było, mi pokazywali, jak zimowe kąpiele brali. A ja w oborze i w gnojówie i nawozy sztuczne, to była lepsza kąpiel jeszcze i lody były płynęły. No ale jakoś tam sobie wszystko wyratowałem.